Witaj w tej lekcji zwrócę ci tutaj uwagę na takie możliwości które zapewnia GIMP jak warstwy więc realizując różne projekty w GIMPie możemy tworzyć wiele warstw i zobacz że teraz udało mi się utworzyć nowy plik o takich wymiarach więc także i ty możesz się na to zdecydować możesz przy okazji sobie wybrać że kolor głównego tła to będzie kolor biały no i następnie Tutaj mogę zdecydować się na stworzenie nowej warstwy. Zobacz, więc wybieram nowa warstwa. Mogę wybrać, że tutaj wypełnienie to będzie przezroczystość i ukażę Ci, dlaczego będzie to istotne. Tutaj sobie klikam w to oczko, aby nie było widoczne. No i tutaj na przykład staram się coś zbudować. Więc wezmę pod uwagę zaznaczenie prostokątne. Niech to będzie sobie taki kwadracik. Postaram się wybrać wypełnienie kubełkiem, wypełnienie koloru pierwszoplanowego, które mam tutaj ustawione, więc będzie to kolor czarny. No, i tak jest tutaj, zostawiam. Teraz tworzę nową warstwę o podobnych zastosowaniach. Mogę jedynie na górze napisać, że nowa warstwa, warstwa druga. Przechodzę sobie do tej warstwy, i wtedy wystarczy, że w nią kliknę i zobacz, znajduje się tutaj taka biała obwolutka w tym prostokącie, i to znaczy, że właśnie teraz pracuję nad tą warstwą drugą. Mogę sobie też kliknąć tutaj w to oczko, aby mi nie przeszkadzało, i na przykład mogę wybrać sobie zaznaczenie eliptyczne, więc to robię. I teraz tworzę sobie jakieś kółeczko, i też zadbam o wypełnienie, ale już wypełnienie innym kolorem. Więc niech to będzie na przykład jakiś kolor zielony. Ok. I zobacz, że teraz, gdy postaram się włączyć te, te wszystkie elementy, czyli tło, tą pierwszą warstwę, oczywiście zawsze mogę starać się zmienić ten napis dotyczący tej warstwy, gdy dwukrotnie kliknę. Teraz mogę wpisać, że warstwa pierwsza. To zobacz, że gdy teraz wybiorę zaznaczenie i steruję tymi elementami, czyli znajduję się teraz w warstwie pierwszej i steruję tym, tą warstwą, także tym prostokątem, który tutaj jest w tym kolorze czarnym, to mogę dać poniżej kolor tego kółka zielonego, ale nie ma to wpływu na w ogóle samo istnienie tej warstwy. Czyli może być wiele warstw, Wielu różnych elementów przedstawionych w naszym projekcie, nad którymi czasami możemy pracować, możemy pewne warstwy wyłączać, włączać, jeżeli zachodzi taka potrzeba. I zobacz, że czasami takie właśnie rozwiązanie, tworzenie tych nowych warstw z różnymi elementami jest bardzo ciekawe. Bo gdybyśmy wszystkie takie elementy tworzyli tylko w jednej warstwie, zobacz, tutaj na przykład mam tło. I dodaję sobie jedno kółeczko w tym miejscu Staram się też wpłynąć na to, gdzie będzie się ono znajdować. Na przykład niech będzie niech będzie tutaj umieszczone. Nadaję też odpowiedni kolor. No i teraz postaram się stworzyć kolejne kółeczko, więc niech będzie ono na przykład takie. No, i od razu w tym momencie, dopiero w tym momencie, już muszę zadecydować, gdzie ono faktycznie będzie się znajdowało. Jeżeli umieszczę je tutaj i nadam też odpowiednią kolorystykę, powiedzmy, wypełnienie kubełkiem, to zobacz, że teraz, gdy wybiorę zaznaczenie, to nie mogę sterować tym, tymi poszczególnymi kółkami, które przed chwilą utworzyłem. Mogę tylko sterować całą tą warstwą. Więc jeżeli chcemy mieć wpływ na to, jak później sterujemy poszczególnymi elementami, które tworzymy w tym naszym projekcie, no to o wiele znacznie lepiej każdy taki element przygotować w warstwie. No bo zobacz. Teraz przejdę sobie do tej pierwszej warstwy, no i mogę dalej sterować, gdzie będzie znajdował się ten kwadracik. Może on znajdować się nawet tam, w tamtym miejscu. Mogę też zadbać o to, żeby ta warstwa, ten kwadracik był pierwszoplanowy. Wtedy tą, tą warstwę staram się zniżyć na dół. Zobacz. Więc znajduje się on ta warstwa już poniżej tego, tej warstwy, tej, tego tła, no ale w efekcie została przysłonięta także przez to białe tło. Mogę jednak teraz tą warstwę przesunąć na samą górę, na pierwszy plan. I to sprawi, że ona nawet, gdy pojawi się w tym miejscu, no to przysłoni nam to kółeczko, które znajduje się w warstwie drugiej. I chcę Ci jeszcze wyjaśnić możliwości, które się tutaj pojawiają. Zobacz. Ty na przykład mam tutaj zaznaczoną tą warstwę i wybiorę sobie tutaj, no to od razu mogę stworzyć nową warstwę. I w tej warstwie także mogę wybrać przezroczystość jako wypełnienie. Czasami mogę już wybrać nie tylko przezroczystość, ale mogę ustalić, że ma być tam na przykład kolor biały, czy kolor pierwszoplanowy, bądź kolor tła. Oczywiście kolor pierwszoplanowy to jest ten na samej górze, a kolor tła to jest ten poniżej. Więc postaram się wybrać teraz ten kolor tła. No i zobaczmy, tak to właśnie wygląda. No i teraz w tym miejscu mogę starać się zastosować różne możliwości. Więc nawet mogę wziąć sobie pod uwagę jakiś tekst i go tutaj wprowadzić. Niech to będzie taki tekst. Mogę też zadbać o jego właściwe umiejscowienie. I zobacz, bardzo ciekawe jest to, że gdy stworzyłem ten tekst, to tak naprawdę pojawiła się nam nowa osobna warstwa, która dotyczy tego tekstu. No i ponownie mogłem sobie wyłączyć na przykład tą wcześniejszą warstwę, która nie była przezroczysta. Gdy dwukrotnie kliknę, to mam możliwość też ustawienia tej warstwy, czyli zadbać o pewne dodatkowe rzeczy, jeżeli zdecyduję się na coś takiego. Zawsze można też tutaj w tym miejscu sterować położeniem tych warstw, więc powiedzmy, że teraz staram się usunąć tą warstwę. Usuń warstwę. No i teraz ten kwadracik postaram się, aby pojawił się na dole. I nadal mam zaznaczone tutaj narzędzie tekst, więc oczywiście wracam do tego miejsca. No i bez problemu też mogę ponownie sterować położeniem tego mojego kwadracika. To tylko część lekcji na temat warstw w Gimpie, która pochodzi z mojego kursu na temat Gimpa. Jeżeli więc chcesz znacznie więcej dowiedzieć się o możliwościach, które zapewnia rozbudowany program Gimp, który jest też darmowy, to zapraszam do mojego sklepu na stronie Jak się rozwijać. Tutaj możesz otrzymać ten kurs w najlepszej ofercie, a korzysta już z niego wielu zadowolonych uczestników i Ty możesz do nich dołączyć i dowiedzieć się w jak gimpie. Zadbać o edycję zdjęć, tworzenie ciekawych projektów graficznych, doprowadzić do retuszu zdjęć, tworzyć materiały do social media, do druku i wiele, wiele więcej. Więc zachęcam, jeżeli jesteś zainteresowany tym programem, tutaj na tym kanale, jak się rozwijać na YouTube, będę czasami dzielił się darmowymi materiałami, ale jeżeli chcesz znacznie więcej i rozwijać się pod moim okiem, i też otrzymać wsparcie od innych uczestników, to koniecznie dołącz do tego kursu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, które będą pojawiać się na tym kanale, a jeżeli masz pewne pytania, to pamiętaj, że zawsze możesz je zadać w komentarzu, a ja chętnie udzielę odpowiedzi. Do zobaczenia, cześć.